Dzień dobry. Słuchacie kolejnego podcastu kryminalnego na kanale Czarna Wdowa. Ja mam na imię Sandra i witam was w kolejnym podcaście. Tym razem będzie o sprawie z lat 2000. Zapraszam. Bohater tego podcastu, czyli Eric Miller, przyszedł na świat w 1970 roku. Dorastał w Cambridge City w stanie Indiana. Cambridge City to niewielkie miasto liczące mniej niż 2000 mieszkańców i znajduje się we wschodniej części stanu Indiana jest znane wśród kolekcjonerów antyków w tym konserwatywnym miasteczku każdy zna każdego a mieszkańcy witają się na ulicach rodzice Erika Doris i Werus byli katolikami wiara była filarem ich życia i ich rodziny państwo Miller mieli łącznie trójkę dzieci Erik był najmłodszy miał dwie starsze siostry pam nie ma wielu informacji dotyczących tego, kim Doris i Werus byli, gdzie pracowali wiadomo tylko tyle, że byli dość zamożni. Erik dorastał w wierze katolickiej. Jego rodzice chcieli mu przekazać wartości, w które sami wierzyli. Wszyscy członkowie rodziny udzielali się w kościele. Erik był ministrantem. Wraz z upływem czasu jego wiara umocniła się. Nie wynikała już z tego, że cała rodzina chodziła do kościoła, a z jego poglądów. Chłopak chciał postępować zgodnie z zasadami wyznaczonymi przez wiarę. Chciał, aby jego przyszła żona również była wierząca, zamierzał czekać z seksem do ślubu i w przyszłości stworzyć taką rodzinę, jaką stworzyli jego rodzice, w których widział autorytet. Erik chodził do miejscowego liceum, jedynego w okolicy, gdzie miał wielu przyjaciół. Był lubiany, zawsze miał wokół siebie grupkę znajomych. Inni postrzegali go jako sympatycznego, zabawnego, pełnego życia, dobrego chłopaka z małego miasta. Był uważany za dobrego przyjaciela. Cieszył się powodzeniem wśród koleżanek ze szkoły, ale wtedy nie chciał się z nikim wiązać na stałe. Zamierzał skupić się na nauce i czekał, aż pozna właściwą osobę. Udzielał się w samorządzie szkolnym, oprócz tego grał w tenisa, osiągał ponadprzeciętne wyniki w nauce. Jego rodzice bardzo go w tym wszystkim wspierali. Zależało im na tym, aby osiągnął w życiu sukces i był przede wszystkim szczęśliwy. Po ukończeniu szkoły średniej wyjechał na studia. Wybrał uniwersytet Purdue, który znajduje się w West Lafayette, dwie godziny drogi z Cambridge City. Wybrał jeden z trudniejszych kierunków, a mianowicie chemię. Zamierzał rozwijać karierę naukową, prowadzić badania, aby w jakiś sposób poprawić życie ludzi. Na studiach poznał Anne Brier. Anne studiowała na tym samym kierunku. Tak jak Erik, była zafascynowana chemią, lubiła się uczyć i była, można powiedzieć, bardzo zdolną lub nawet wybitną studentką. Anne urodziła się w 1970 roku, więc była w tym samym wieku co Erik. Jej rodzice Den oraz Nancy Brier mieli łącznie trzy córki. N była najstarsza, dwa lata po niej urodziła się Daniel, a parę lat później do rodziny dołączyła Sara. Rodzina mieszkała w Springrove w stanie Pensylwania. Pod wieloma względami Springrove przypominało miasto, w którym dorastał Erik. Mieszka tam tyle samo mieszkańców, czuć ten charakterystyczny dla małych miast klimat. Przy głównej ulicy również można zobaczyć wiele budynków jeszcze sprzed wojny secesyjnej. Nie można liczyć na anonimowość. Każdy zna każdego. Za to można takie miasta kochać lub nienawidzić. N, tak jak Erik, wychowywała się w kochającej rodzinie. Członkowie rodziny byli ze sobą bardzo zżyci. N była lubiana. Nauczyciele opisywali ją jako bystrą uczennicę. Udzielała się w zajęciach pozaszkolnych, grała w szkolnej drużynie hokeja i była czy liderką. Już podczas pierwszego spotkania Erik zauważył, jak wiele mają ze sobą wspólnego. Dorastali w podobnych warunkach, mieli podobnych rodziców i wyznawali takie same wartości. Po kilku randkach Erik był pewien, że spotkał właściwą kobietę. On i N zostali parą. Przyjaciele wspominali, że N była bardzo zakochana w swoim chłopaku, czuła, że może się przy nim rozwijać. Erik motywował ją, aby pracowała ciężej i mierzyła wyżej. Oprócz tego, że tworzyli kochającą się parę, byli też dla siebie przyjaciółmi. Razem uczyli się do egzaminów i pomagali sobie na studiach. Wielu studentów nazywało ich Kenem i Barbie. Obydwoje byli młodzi, atrakcyjni. Ponoć N przypominała Barbie ze względu na kolor włosów i niektórzy mówili, że ta dwójka jest wręcz skazana na sukces. Trzy-cztery lata po pierwszym spotkaniu Erik oświadczył się N. Zaręczyny miały miejsce w walentynki 92 roku. N była zachwycona tym romantycznym gestem i bez wahania zgodziła się za niego wyjść. Jej współlokatorka z czasów studiów, René, będzie później wspominać, to był najszczęśliwszy okres w jej życiu. Chciała wyjść za mężczyznę swoich marzeń. Pół roku później obydwoje ukończyli studia z wyróżnieniem, uzyskując stopień zbliżony do polskiego inżyniera. Przed ślubem obie rodziny miały okazję poznać się bliżej. Po tym jak N wyjechała na studia, jej rodzice przeprowadzili się do Karoliny Północnej, gdzie matka znalazła pracę jako asystentka nauczyciela, a ojciec zaczął pracować dla firmy sprzedającej maszyny rolnikom. Rodzice Erika polubili przyszłą synową, uważali, że do siebie pasują i będą razem szczęśliwi. Siostra Erika, Lien, powie później w wywiadzie poznałam kilka dziewczyn, z którymi spotykał się wcześniej. Widać było, że przy N. Erik czuje się zupełnie inaczej. Koniec cytatu. Ślub miał miejsce w rodzinnym mieście Erika, rok po zaręczynach, w lutym 1993 roku. Po ślubie para zamieszkała w Riley, gdzie mieszkali rodzice N. Kobieta chciała być bliżej rodziny, a Erik był gotowy zrobić wszystko, aby ją uszczęśliwić. Riley znajduje się około 900 km na południe od Cambridge City. Jest stolicą Karoliny Północnej i jednocześnie jest drugim największym miastem w tym stanie. Riley jest nazywane miastem dębów, ze względu na to, że rośnie tam wiele tych drzew. Obecnie mieszka tam prawie pół miliona mieszkańców, ale w 93. kiedy Eric i Ann przeprowadzili się do Riley, mieszkało tam nieco ponad 200 tysięcy mieszkańców. Jeszcze w 1993 roku obydwoje zaczęli studiować na stanowym uniwersytecie. Obydwoje wybrali biochemię. Studia stanowiły dużą część życia Erika. Mężczyzna poświęcał czas na badania i dalsze kształcenie. Był lubiany przez innych studentów i wykładowców. Jego wykładowcy będą później wspominać, że był jednym z bystrzejszych studentów i ciężko pracował. N początkowo radziła sobie dobrze, tak dobrze jak jej mąż, ale z czasem zaczęły pojawiać się problemy i ostatecznie zrezygnowała ze studiów. Podjęła pracę w firmie farmaceutycznej, której siedziba znajduje się w Raleigh. Przez 2-3 lata państwo Miller mieszkali w Holly Springs, na przedmieściach. Dom był piękny, a okolica przypominała te, jakie są przedstawiane w amerykańskich filmach. Ale był jeden problem. Musieli dojeżdżać do pracy i na studia. Codziennie tracili czas na dojazdy i zaczęło im to przeszkadzać, więc w 1997 roku kupili dom w zachodniej części Riley, niedaleko wydziału Erika. Przez kolejne dwa lata wszystko układało się po ich myśli. Erik miał wkrótce otrzymać stopień doktora, Ann dobrze radziła sobie w pracy, obydwoje chodzili do miejscowego kościoła, Chociaż Erik zauważył, że jego żona nie jest tak wierząca, jak na początku deklarowała, ale ostatecznie nie miało to znaczenia. Kochał ją i czuł się przy niej spełniony. W 1999 roku Erik ukończył studia doktoranckie i tak jak planował, zaczął pracować w centrum naukowym przynależącym do Uniwersytetu Karoliny Północnej. Dostał grant, dzięki czemu mógł poświęcić się badaniom. Erik prowadził badania nad AIDS u dzieci. Chciał znaleźć lek na tę chorobę lub chociaż przyczynić się do postępów w tej dziedzinie. Nie zarabiał dużo, ale nie był to problem, dlatego że Ann miała dobrą pracę. Jakoś sobie radzili. Mieli stabilną sytuację zawodową i ogólnie życiową. Dlatego jeszcze zanim Erik został doktorem, zaczęli rozmawiać o powiększeniu rodziny. Bohater tego podcastu kochał dzieci. Lubił spędzać czas z dziećmi sióstr. W Halloween ponoć przystrajał dom i rozdawał dzieciom cukierki. Obydwoje pragnęli założyć rodzinę, wychowywać gromadkę dzieci, ale na ich drodze pojawiły się przeszkody. N nie mogła zajść w ciążę. Lekarze nie wiedzieli, skąd bierze się ten problem. Obydwoje byli młodzi i zdrowi. W mailach do przyjaciół En opisywała, jak trudna jest to dla niej sytuacja. Pisała: Zastanawiam się nad porzuceniem nadziei. Nie mogę ciągle zawodzić siebie i swojej rodziny. Chociaż nikt nie dawał jej tego odczuć, En czuła się winna. Uważała, że to przez nią ona i Erik nie mogą mieć dziecka. Ponadto czuła, że jej rodzice wywierają na niej presję, co doprowadziło do tego, że widywała się z nimi coraz rzadziej. Denerwowała się, kiedy ktoś poruszał ten temat, i nie potrafiła cieszyć się szczęściem młodszej siostry, która mniej więcej w tamtym czasie urodziła dziecko. En przyzna później, że czuła nienawiść do członków rodziny. Po dwóch latach starań, po kilku zabiegach in vitro, En zaszła w ciążę. Córka pary pojawiła się na świecie w połowie stycznia 2000 roku. Nadano jej imię Claire Ellis. Doris, czyli matka Erika, wspomni później podczas wywiadu: "On spojrzał na mnie i powiedział: 'Mamo, zawsze mówiłaś mi, jak bardzo mnie kochasz, ale nie wiedziałem, jak bardzo mnie kochasz, dopóki nie urodziła się Claire'. Erik kochał swoją córkę bardziej niż można było opisać. Stała się dla niego najważniejszą osobą w jego życiu. Nadal kochał N, ale w inny sposób niż córkę. Po przyjściu na świat, kler kochał ją jeszcze bardziej, bo była matką jego dziecka. En była uważana za kochającą matkę i żonę. Bliscy widzieli uczucie łączące ją i Erika. En poświęcała dużo czasu córce. A jak było naprawdę? Była to tylko maska. En udawała przed innymi i przez dłuższy czas też przed samą sobą. Że jest zadowolona z życia, jakie stworzyła, ale w rzeczywistości czuła coraz większą niechęć do Erika. Gdy studiowali, zazdrościła mu, że tak dobrze sobie radzi. Czuła się jakby odniosła porażkę, kiedy zdecydowała się zrezygnować ze studiów. Gdy Erik skończył studia, zaproponowano mu pracę w firmie farmaceutycznej, w której N pracowała na wysokim stanowisku, ale mężczyzna z tego zrezygnował. Wolał pracę, w której mógłby się spełniać i jakoś pomóc ludziom. Jego żona nie potrafiła zrozumieć jego wyboru. Wolała, aby wybrał lepiej płatną pracę. Przywiązywała wagę do tego, w jakim domu mieszkają i jak drogimi rzeczami się otaczają. Chciała, aby dochody rodziny były jak największe. Martwiła się o to, jak postrzegają ją inni. Chciała mieć więcej, kupować więcej. Z jej perspektywy wyglądało to tak, jakby Erik zabrał jej pieniądze, które mógł zarobić w firmie farmaceutycznej. Sama pracowała jeszcze ciężej, a zarobione pieniądze przeznaczała w głównej mierze na swoje potrzeby. Lubiła drogie zabiegi kosmetyczne, chodziła regularnie do spa, przed zajściem w ciążę, zdecydowała się na operację biustu, a Erik nie potrafił tego zrozumieć. Twierdził, że N żyje ponad stan i z tego powodu czasami dochodziło do kłótni. Mimo tego, że przeszkadzało mu jej podejście do życia i do pieniędzy, które były zupełnie inne niż jego, to i tak ją kochał i akceptował to, jaka była. Nie wiedział, że N przestała czuć to samo co on. W 1999 roku, w czasie kiedy zaszła w ciążę, wdała się w romans z kolegą z pracy. Daryl Willard pracował w tej samej firmie, ale na innym stanowisku. N pracowała jako chemiczka, a on zajmował się produkcją leków. Poznali się, kiedy N zaczęła pracować w Glaso Smith Klein, czyli w tej firmie. Początkowo znali się tylko z widzenia. Witali się, kiedy wpadli na siebie na korytarzu. Po jakimś czasie zaczęli ze sobą rozmawiać. Daryl był oczarowany N pociągała go fizycznie i zdaniem współpracowników było widać między nimi chemię to on wychodził z inicjatywą a ona nie próbowała go zatrzymać można było wręcz odnieść wrażenie że napędza to wszystko zaczęli się potajemnie umawiać w 1999 gdy n była w ciąży Daryl miał 37 lat a n 29 jak będzie wspominać jego żona, Iwet, przechodził coś w rodzaju kryzysu wieku średniego. Byli małżeństwem od kilkunastu lat i według Derila ich uczucie się powoli wypalało. Byli sobą znudzeni, do ich małżeństwa wkradła się rutyna, kiedy w latach dziewięćdziesiątych na świecie pojawiła się ich córka, Kelsey, jeszcze bardziej się od siebie oddalili. Coraz częściej dochodziło do kłótni. Iwet czuła, że Deryl może ją zdradzać. Domyślała się nawet, kim jest jego kochanka. Czasami opowiadał jej o swojej pracy, o współpracownikach, o tym, jak minął mu dzień, i jego żona widziała, że jego ton się zmienia, gdy mówił o N. Pomimo tego, że intuicja podpowiadała jej, że Deryl nie jest jej wierny, próbowała przekonać samą siebie, że wszystko jest w porządku. Tłumaczyła sobie, że N może mu się podobać, bo jest atrakcyjna, ma piękne blond włosy, jest czarująca, ale nie musi to oznaczać, że ze sobą sypiają. Wkrótce pojawiły się kolejne sygnały ostrzegawcze. Jej mąż zaczął dbać o swój wygląd. Częściej chodził na siłownię, coraz mniej czasu spędzał w domu z rodziną, nie dochodziło do zbliżeń. Po prostu przestał się nią interesować. Natomiast N potrafiła stwarzać pozory, więc Erik nie był tak podejrzliwy jak iwet wobec swojego męża. Zresztą, jeśli Erik pytał dokąd idzie, to odpowiadała, że musi coś załatwić w pracy. Jej praca była dość wymagająca, więc jej mąż niczego nie kwestionował. N często chodziła na spotkania ze współpracownikami z Erikiem, więc tym bardziej myślał, że nie ma powodów do obaw. Co więcej, Zaprzyjaźnił się z kilkoma osobami w tym z Derilem Willardem żona mężczyzny i będzie wspominać Deril bardzo dobrze radził sobie w pracy był szanowany był wspaniałym tatą był bardzo dobrym ojcem dla Kelsey ona go uwielbiała nawet jeśli n w dany dzień nie widziała się z Derilem w pracy to rozmawiała z nim przez telefon kiedy później śledczy sprawdzą bilingi, okaże się, że rozmawiała z nim kilka godzin dziennie. Czasami tych połączeń było kilkanaście. Oprócz tego były też SMSy, maile, które nie pozostawały złudzeń co do tego, co łączyło N i Derila. Łatwo było to sprawdzić, bo wysyłali sobie maile z komputerów służbowych. N opisywała, co zrobi z Derilem w łóżku. On też opisywał swoje fantazje. Ale wtedy nawet jeśli inni współpracownicy podejrzewali, że mogą mieć ze sobą romans, to nikt nie mówił o tym głośno. Co najwyżej mówili o tym za ich plecami. Po narodzinach Kler, córki N i Erika, w ich małżeństwie pojawiło się napięcie. N przez jakiś czas była na urlopie ze względu na ciążę i później na poród, i w tym czasie rodzina utrzymywała się głównie dzięki pensji Erika. Jego zarobki były mniejsze, więc przez parę miesięcy mieli o ponad połowę mniej pieniędzy. N miała do niego pretensje, że tak mało, mało jak na jej standardy, zarabia. Wypominała mu to podczas kłótni. Chciała jak najszybciej wrócić do pracy, bo w tamtym czasie musiała zrezygnować z drogich zabiegów i zakupów. Jej przyjaciele będą później wspominać. N szybko wróciła do pracy, ze względu na to, że zawsze chciała mieć droższe rzeczy, mieć ładniejsze samochody, chciała mieć łódź i tym podobne rzeczy. I wygląd zewnętrzny był dla niej bardzo ważny. Zwracała uwagę na to, jak się ubiera, jaki jak miała makijaż, jakie miała włosy, wszystko łącznie z paznokciami u rąk i nóg. Był to dla niej priorytet, więc już parę tygodni po porodzie kobieta wróciła do pracy. Od tej pory Erik spędzał z Claire większość czasu, dzięki czemu N miała czas na pracę lub na widywanie się z Derilem, przy czym nadal zachowywała pozory. Na początku listopada N zostawiła Erika samego z Claire na kilka dni, bo musiała udać się w podróż służbową. Tak przynajmniej powiedziała mężowi. Tak naprawdę pojechała z Derilem do Chicago, gdzie spędzili romantyczny weekend. Zatrzymali się w hotelu Ritz Carlton, jak wspominali pracownicy tego hotelu. Prawie w ogóle nie wychodzili na zewnątrz. Zamawiali jedzenie do pokoju. Daryl przed wyjazdem powiedział swojej żonie tylko tyle, że musi na jakiś czas wyjechać, aby wszystko przemyśleć. I Wed wiedziała, że coś musi być na rzeczy, ponieważ Daryl wyjechał w jej urodziny i nawet nie złożył jej życzeń. W tamtej chwili była niemal w stu procentach przekonana, że mąż ją zdradza. Domyślała się, że wyjeżdża do innego miasta z kochanką, ale nie poruszyła tego tematu, bo bała się konfrontacji. Wciąż miała nadzieję, że się myli. Uważała, że póki nie usłyszy prawdy, może udawać, że jest inaczej, że problem nie istnieje. Parę dni po powrocie z Chicago, 15 listopada. Ann i Erik poszli na spotkanie z jej współpracownikami do kręgielni. Było to spotkanie grupki znajomych pracujących w tym samym miejscu. Planowali pograć w kręgle i wypić kilka drinków lub piwo. Dla państwa Miller była to też okazja, aby spędzić czas razem. Ostatnio rzadko wychodzili, bo opiekowali się dziesięciomiesięczną kler. Tego dnia zajęli się nią dziadkowie, a oni mieli cały wieczór dla siebie. W kręgielni pojawił się też Deryl. Świadkowie będą wspominać, że Erik wyglądał na wesołego. Lubił spotykać się z kolegami i koleżankami N. Był osobą charyzmatyczną i z każdym potrafił znaleźć wspólny język. W czasie, kiedy pozostali grali w kręgle, Deryl poszedł zamówić dla wszystkich piwo. Wrócił z kilkoma otwartymi już butelkami, podał piwo między innymi Erikowi. Erik spróbował piwa i powiedział, że smakuje dosyć dziwnie. Nie potrafił sprecyzować, o co dokładnie chodziło. Nikt inny nie spróbował tego piwa. Pozostali powiedzieli, że ich smakuje normalnie, więc Erik uznał, że coś musiało mu się pomylić i wypił je do końca. Godzinę lub dwie później źle się poczuł. Nie był w stanie powiedzieć, co było przyczyną. Mogło być to piwo, które miało dziwny posmak ale mogło to być też zatrucie pokarmowe. Wszyscy coś zjedli pizzę, jakieś fast foody, jednak tylko on źle się poczuł. Początkowo próbował to zignorować, mówiąc sobie, że to pewnie dlatego, że rzadko pije alkohol. Jednak ból brzucha wraz z upływem czasu nasilał się. Zaczęło mu się kręcić w głowie. Znajomi, którzy byli tamtego dnia w kręgielni, będą później wspominać, że wyglądał na chorego. Był cały blady i trząsł się. En zawiozła go prosto do szpitala. Jego siostra, Lien, szybko przyjechała do szpitala i była bardzo zmartwiona, kiedy go zobaczyła. Nigdy wcześniej nie widziała go w takim stanie. Rzucał się na łóżku, w pewnym momencie zaczął płakać i mówił, dlaczego oni mi to robią, pytał, co się dzieje, sprawiał wrażenie, jakby nie do końca wiedział, gdzie się znajduje i co się dzieje. Świadkowie widzieli, że miał halucynację. Lekarze obawiali się, że zrobi sobie krzywdę, dlatego unieruchomiono go i przypięto do łóżka. Bliscy powtarzali mu Erik będzie dobrze, spokojnie, uspokój się, ale jego stan przez jakiś czas w ogóle się nie poprawiał. Lekarze nie potrafili wyjaśnić, co mu jest. Najbardziej logicznym wyjaśnieniem było zatrucie pokarmowe i jeśli była to prawda, to musiał być to ciężki przypadek. Stan Erika dosyć szybko się pogorszył, praktycznie z godziny na godzinę, kiedy był z żoną w nakręgielni. Objawy, czyli ból brzucha i zawroty głowy, mogły wskazywać na zatrucie. Wykluczono zatrucie alkoholem. Poziom alkoholu we krwi był dosyć niski. Lekarze uważali, że prawdopodobnie zatruł się jedzeniem. Tylko nie można było wyjaśnić dlaczego innym nic nie było. Jego stan pogorszył się w nocy. Podano mu odpowiednie leki i do rana jego stan się nieznacznie poprawił. Minęło kilka dni. Jego stan był na tyle stabilny, że wypisano go ze szpitala, ale nie był w stanie w ciągu najbliższych tygodni wrócić do pracy. En obiecała, że będzie się nim zajmować tak długo, jak będzie trzeba. Ulokowała go w sypialni, gdzie miał spać sam. Dbała o niego, kazała mu leżeć i odpoczywać. Gotowała dla niego obiady, które przynosiła mu do pokoju. Erik był wdzięczny za to, że się nim zajmuje i był to dla niego dowód miłości. Ale jego stan się nie polepszał, wręcz przeciwnie. Pogorszył się od czasu, kiedy wypisano go ze szpitala. 30 listopada poczuł się na tyle dobrze, że zszedł na dół. Do jadalni, aby zjeść z en kolację, podziękował jej za to, że się tak stara. Chciał spędzić więcej czasu z kler. Wydawało mu się, że rośnie z dnia na dzień i nie chciał przegapić ani jednego dnia. Chciał być przy niej i widzieć, jak się rozwija. Tego wieczoru, kiedy siedział z kler w salonie, znów zaczął źle się czuć. Było z nim gorzej niż wcześniej po wieczorze spędzonym w kręgielni. Lekarze nie wiedzieli, co zrobić, gdy N przywiozła go do szpitala, tego samego, w którym urodziła się ich córka prawie rok wcześniej. Mężczyzna dostał konwulsji, nie mógł opanować ruchów. Zaczął mieć halucynacje i lekarze stwierdzili, że znów należy go unieruchomić. Wkrótce zapadł w stan podobny do śpiączki. Lekarze nie wiedzieli, jakie leki mu podać, bo nie wiadomo było, co mu dolega i co wywołało ten stan. N przez cały czas siedziała obok niego i głaskała go po ramieniu. W wolnej chwili zadzwoniła do rodziców i sióstr Erika. Jego bliscy mieszkali w Indianie. Droga miała zająć osiem godzin i obawiali się, że mogą nie zdążyć się z nim zobaczyć. Jednocześnie nie mogli uwierzyć w to, że to wszystko dzieje się naprawdę. Erik był zdrowy, miał silny organizm, prawie nigdy nie chorował. A nagle znalazł się w takim położeniu, że musiał walczyć o życie, i lekarze nie wiedzieli, czy z tego wyjdzie. N nie odstępowała go na krok. Nie chciała opuszczać pokoju, kiedy pielęgniarki podawały mu do leki. Gdy lekarze zapytali ją, co jedli na kolację, powiedziała, że kurczaka, ale była pewna, że kurczak nie wywołał tego stanu. Ona czuła się dobrze, a też jadła kolację. Lekarze zostawili kobietę samą z Erikiem. W nocy z pierwszego na 2 grudnia po pierwszej w nocy jedna z pielęgniarek zauważyła, że N wyjęła coś z torebki. Po chwili zauważyła, że to strzykawka. N podała Erikowi przezroczystą substancję, która znajdowała się w strzykawce do żylnia. Chwilę później przyszły wyniki krwi z laboratorium, które parę godzin wcześniej zlecili lekarze. Okazało się, że w krwi Erika znajdowała się duża ilość arszeniku. Na tyle duża, że musiał przyjmować truciznę od kilku tygodni, lub nawet kilku miesięcy. Ale było już za późno na ratunek. Dwie godziny po tym, jak n wyszła z pokoju, Erik zmarł. Okazało się, że jedna z pielęgniarek wiedziała o arszeniku już wcześniej. Kiedy Erik trafił do szpitala po raz pierwszy, przeprowadzono badanie krwi. Podczas badania wykryto truciznę. Jej ilość była na tyle duża, że można było ją uznać za śmiertelną, ale przez nieporozumienie lekarze zrozumieli, że ten wynik dotyczy badania moczu i postanowili go zignorować. Gdyby jednak wtedy zareagowali, możliwe, że mężczyzna nadal by żył. Wszczęto śledztwo. Należało sprawdzić, co Erik przyjmował przed śmiercią. Wiadomo było, że dwa tygodnie wcześniej, kiedy trafił do szpitala, miał arszenik we krwi. Więc pojawiło się pytanie, kto mu podał arszenik i jaki miał motyw. Specjalistyczne badania wskazywały na to, że mężczyzna przyjął pierwszą dawkę arszeniku pięć miesięcy wcześniej, czyli na początku lipca. Przesłuchano wszystkie osoby z jego środowiska, jak i również współpracowników N. Ze względu na to, że spotkali się z nim w kręgielni, kiedy doszło do silnego zatrucia. Jeśli ktoś podał mu wtedy truciznę, to czy ta sama osoba podała mu ją dwa tygodnie później? Po wyjściu ze szpitala jego stan się nie poprawiał, więc ktoś musiał mu podawać coraz większe dawki. Ostatnią dawkę podano w dzień, kiedy przewieziono go do szpitala, 30 listopada. Natomiast dopiero później odkryto, że ostatnia dawka została podana później. Dwie godziny przed śmiercią. N twierdziła, że odkąd wysłano go do domu, widział się tylko z nią i kler. Z tego powodu wszystkie podejrzenia na początku śledztwa padły na N. Śledczy dotarli do informacji, że kobieta podawała jedzenie przygotowane przez członków rodziny, znajomych i ogólnie bliskich. Powiedziała, że jest zmęczona zajmowaniem się Erikiem, to był też dla niej dosyć duży ciężar i była zmęczona więc bliscy postanowili ją w ten sposób wesprzeć tylko pytanie czy w którymś z tych dań przyniesionych przez bliskich znajdował się arszenik czy może został on podany później główny śledczy po pierwszym przesłuchaniu był pewien że to n zabiła erika była przy nim kiedy zatruł się po raz pierwszy opiekowała się nim w domu później była przy nim w szpitalu do samego końca. Jednak śledczy nie zgadzali się z tą teorią. W początkowych etapach śledztwa rozważano dwie teorie. Pierwsza z nich głosiła, że Erik zatruł się arszenikiem w pracy. Pracował w laboratorium, gdzie prowadził badania nad AIDS i z tego powodu podejrzewano, że mógł mieć styczność z tą substancją, ale w rzeczywistości istniała mała szansa, że do zatrucia doszło w pracy. Druga teoria głosiła, że chciał odebrać sobie życie, ale nie było ku temu żadnych przesłanek. Był zadowolony z życia, niecały rok wcześniej na świat przyszła jego córka, która była dla niego najważniejsza. Poza tym, zazwyczaj osoby, które odbierają sobie życie, wybierają inne metody, jakkolwiek brutalnie by to nie zabrzmiało. Badania przeprowadzone w szpitalu i autopsja wskazywały na to, że przyjmował niewielkie dawki arszeniku od kilku miesięcy. Walczył o życie, gdy trafił do szpitala. Chciał jak najszybciej wyzdrowieć. Więc ta teoria nie miała sensu. Po co miałby wybierać taką metodę i cierpieć miesiącami? N pojawiła się na przesłuchaniu ze swoim ojcem. Śledczy zapamiętali, że przed przesłuchaniem przytuliła się do niego i sprawiała wrażenie bardzo wrażliwej, załamanej i kruchej kobiety. Podobnie zachowywała się podczas pogrzebu, który miał miejsce dwa tygodnie po śmierci Erika. Jej bliscy wspominali, że patrzenie na nią było bolesne. Złapała siostrę Erika za ramię i krzyknęła Dlaczego? Dlaczego Erik musiał umrzeć? Dlaczego to się stało? Całe jej ciało się trzęsło. Dla bliskich wyglądało to tak, jakby N była w głębokiej rozpaczy. Natomiast śledczy obserwujący tę sytuację z daleka i ogólnie obserwujący zachowanie N przez cały czas mieli wrażenie, że to zachowanie zostało przećwiczone już wcześniej, że to jest tylko gra aktorska. Zachowywała się podczas pogrzebu niemal teatralnie. Podczas gdy inni cierpieli w milczeniu lub rozmawiali o tym i widać było, że przechodzą żałobę, N zachowywała się jak aktorka. Oczywiście nie był to powód do aresztowania. Każdy może przechodzić żałobę e, tak, jak uważa i tak, jak czuje. Ale był to dla detektywów pewien trop. We wszystkich telefonach były wtedy zamontowane podsłuchy. N o tym nie wiedziała. Krótko po pogrzebie zadzwoniła do swojego przyjaciela z pracy. Powiedziała, że jest przerażona, że śledczy uznają ją za podejrzaną. Wspomniała też podczas tej rozmowy, że ma arszenik w swoim laboratorium. To nie było nic nadzwyczajnego, ponieważ w wielu laboratoriach taka substancja się znajduje. Więc wtedy jej przyjaciel z pracy ją uspokoił i powiedział: „N, niewinni ludzie też potrzebują prawników. Zatrudnij kogoś dobrego”. Policja zdobyła nakaz przeszukania i jeszcze w grudniu przeprowadzono przeszukanie w laboratorium N, jak i w domu należącym do państwa Miller. Tak jak Ann powiedziała przez telefon, znaleziono arszenik. Detektywi potraktowali to jako dowód, bo oznaczało to, że miała ona dostęp do arszeniku. Mogła go wziąć po prostu z pracy i nigdy by się nie zorientował. Natomiast jeśli arszeniku użył ktoś, kto nie pracował w laboratorium, to musiał go gdzieś kupić, a. Nie było żadnych takich dowodów, przynajmniej śledczy nie zdobyli takich dowodów, kiedy sprawdzali wszystkich bliskich, współpracowników, członków rodziny itd. Siostry Erika, jak i jego rodzice, byli pewni, że Ann nie zabiła swojego męża. Twierdzili, że go kochała i nie miała powodu, aby się go pozbywać. Natomiast w laboratorium śledczy znaleźli coś, co póki co zachowali dla siebie. Ani rodzina, ani przyjaciele mężczyzny o tym nie wiedzieli. Były to maile jakie wymieniali N i jej kochanek Deril. Traktowano to jako punkt zaczepienia, bo śledczy mieli podejrzaną, mieli narzędzie zbrodni i mieli też już motyw. W dalszych etapach śledztwa przesłuchano osoby, które widziały N przed śmiercią Erika. Kiedy mężczyzna trafił do szpitala po raz pierwszy po wieczorze spędzonym na kręgielni, N była z nim tylko przez jeden dzień. Potem wyszła ze szpitala i w czasie, kiedy jej mąż walczył o życie, poszła do salonu fryzjerskiego i powiedziała, że chciałaby mieć jakąś nową fryzurę, bo zbliżają się zmiany w jej życiu. Kolejnego dnia En tylko przez chwilę była w szpitalu, później pojechała do domu i wyrzuciła wszystkie ubrania należące do Erika. Wyrzuciła też wszystkie dywany, dywaniki znajdujące się w łazience oraz w innych pomieszczeniach. I nie do końca wiadomo, dlaczego to zrobiła. O ile wizytę u fryzjera można było jakoś wyjaśnić, tak samo jak wyrzucanie dywanów, bo można było powiedzieć, że N jest zestresowana i chce w jakiś sposób uporządkować przestrzeń i tym samym uporządkować swoje myśli, tak przynajmniej twierdziły siostry Erika, to nie było powodu, dla którego miałaby wyrzucać ubrania swojego żyjącego nadal męża. Policja czyniła pewne postępy, ale zanim śledztwo mogło ruszyć naprzód, trzeba było przesłuchać kogoś, kto również mógł być zamieszany w tę sprawę, czyli kochanka N. Jeszcze przed rozmową z Derilem, śledczy rozmawiali ze współpracownikami Derila i N. Zdaje się, że wszyscy mieli świadomość, że coś jest między nimi. Nie mówiono o tym głośno, ale jednocześnie większość osób pracujących w tej firmie farmaceutycznej domyślała się tego, że mają romans. Obydwoje mieli poukładane stabilne życie, mieli dzieci, mieli partnerów, a gdyby ktoś odkrył łączące ich uczucie, to sprawy mogłyby się skomplikować. Śledczy brali też pod uwagę taką wersję wydarzeń, że Daryl mógł pomagać N. W końcu tamtego wieczoru, kiedy Erik zachorował po raz pierwszy w kręgielni, to on podawał mu piwo. Piwo, które, jak mówił Erik, dziwnie smakowało. Godzinę lub dwie później zaczął źle się czuć, i tylko on próbował to piwo i mówił, że dziwnie smakuje, więc prawdopodobnie to tam umieszczono arszenik. Nie było go raczej w jedzeniu, ponieważ wszyscy inni, którzy jedli razem z nim, czuli się dobrze. Śledczy mieli tylko jeden problem. Daryl nie chciał z nimi rozmawiać. Nie odbierał telefonu, nie rozmawiał z nimi ani razu, więc nie można było dotrzeć do kluczowych informacji. Sprawdzono wszystkie maile, bilingi, dotarto do informacji, że N i Daryl pojechali razem w coś, co przedstawiali innym jako podróż służbową, co w rzeczywistości było schadzką. Kilka godzin przed tym, jak N i jej mąż poszli na kręgielnię, Kobieta wysłała maila do swojego kochanka, który brzmiał tak. Nigdy nie chcę przestać sprawiać, że czujesz. Chcę ci pokazać nowe rzeczy. Chcę cię dotykać. Koniec cytatu. Dwie godziny przed tym, jak podano Erikowi śmiertelną dawkę arszeniku w szpitalu, po północy 2 grudnia, N. rozmawiała ze swoim kochankiem przez telefon. Więc to był kolejny obciążający ją dowód. Na tym etapie już nie tylko Deryl nie chciał kontaktować się ze śledczymi. En również odmówiła współpracy. Nie pojawiła się na przesłuchaniu, nie chciała rozmawiać ze śledczymi przez telefon, nie odbierała od nich połączeń, nie otwierała drzwi. Kiedy pojawiali się przed drzwiami, udawała, że nikogo nie ma w domu i niedługo później zatrudniła dobrych prawników. Bliscy Erika wtedy jeszcze wierzyli w jej niewinność. Dla nich nie było to niepokojące posunięcie, dlatego że często małżonkowie są pierwszymi podejrzanymi i nieraz mówią coś, co jest wykorzystywane przeciwko nim. Ale z czasem i rodzice i siostry Erika zaczęli nabierać podejrzeń. Ponad trzy tygodnie po śmierci Erika wypadały święta. Te święta Bożego Narodzenia cała rodzina spędziła razem w Indianie. Rodzice zmarłego mężczyzny cieszyli się, że mogą chociaż spędzić czas ze swoją wnuczką i ze swoją synową, która przecież też przechodziła żałobę. Ale już niecały miesiąc później, w połowie stycznia 2001 roku, miały odbyć się urodziny Claire. Wszyscy wcześniej to zaplanowali jeszcze podczas świąt Bożego Narodzenia. Ustalono, że rodzice Erika przyjadą do Riley, do Karoliny Północnej i tam urządzą przyjęcia. En wydawała się niechętna, początkowo nie chciała wpuścić swoich teściów, i było to dla nich trochę dziwne. Ale ostatecznie przyjęcie zostało zorganizowane, i podczas tej imprezy do drzwi zapukali śledczy. Wiele osób kręciło się wokół domu, słychać było, że w środku gra muzyka, więc En nie mogła udawać, że nikogo nie ma. Poza tym, gdyby przy teściach i szwagierkach nie chciała otwierać drzwi, aby porozmawiać ze śledczymi, to mogliby nabrać podejrzeń. Tak się złożyło, że rodzice Erika otworzyli drzwi. Wtedy śledczy powiedzieli, że muszą wejść do środka i porozmawiać z N o jej kochanku, Derilu Willardzie. Dla rodziny bohatera tego podcastu to był cios, jednocześnie szok, bo wcześniej śledczy ukrywali te informacje. I bliskim nawet nie przyszło do głowy, że En może coś ukrywać. En przestraszyła się, kiedy zobaczyła śledczych, wpadła w panikę, pobiegła na górę i zamknęła się w szafie. Doris, czyli matka Erika, była zdruzgotana. Czułam, że Erik został zraniony i zdradzony, powie później podczas wywiadu. Natomiast jej mąż, Werus, był wściekły. Ta wiadomość zmieniała kolej rzeczy i zmieniała ich podejście do synowej. Sądzili, że N nie ma przed nimi sekretów. Wcześniej pocieszali ją, kiedy mówiła, że będzie pierwszą podejrzaną i że pewnie zostanie aresztowana. Nie wydano wtedy nakazu aresztowania, bo nie było takiego kluczowego dowodu, że to N zabiła swojego męża, więc śledczy nie mogli zmusić, aby cokolwiek powiedziała. Opuścili dom, podczas gdy kobieta nadal siedziała zamknięta w szafie. Pojechali do domu Derila, licząc, że uda im się zdobyć jakąś informację. Tym razem mężczyzna otworzył drzwi. Śledczy powiedzieli mu, że chyba został wykorzystany przez N. Na co on odpowiedział tak i zostałem bardzo sprytnie wykorzystany. Po czym dodał Nie mogę już z wami rozmawiać. Muszę zadzwonić do mojego adwokata. Śledczy umówili się z nim, że następnego dnia przyjedzie na przesłuchanie wraz ze swoim prawnikiem. Nie mieli co do niego pewności, że też jest zamieszany w tę sprawę, ale podejrzewali, że został w jakiś sposób wykorzystany lub że N będzie chciała skierować na niego wszystkie podejrzenia. Ale następnego dnia Daryl nie pojawił się na przesłuchaniu. Śledczy zanim zdążyli skontaktować się z nim lub z jego żoną, czy też prawnikiem. Dostali informację, że Deryl nie żyje. Kiedy przyjechali na miejsce, dowiedzieli się, że jego żona, czyli Iwet, znalazła jego ciało. Znajdowało się ono w garażu. W dokumentach ani żadnych innych źródłach nie pojawia się informacja, w jaki dokładnie sposób zmarł. Ale nie było żadnych wątpliwości dotyczących tego, że to on odebrał sobie życie. Obok niego leżała kartka. Deryl przed śmiercią napisał. Zostałem oskarżony o coś, za co nie jestem odpowiedzialny. Nie odebrałem życia oprócz własnego. Z tego, co mówiła Iweta, po tym jak śledczy wrócili na komisariat, Daryl rozmawiał ze swoim prawnikiem, ale nie słyszała, o czym dokładnie rozmawiali. Umówili się, że następnego dnia prawnik przed przesłuchaniem przyjdzie do ich domu i razem pojadą na komisariat, ale tak się nie stało. Kobieta wspominała, że jej mąż od rana był bardzo niespokojny, bardzo nerwowy i ciągle mówił tylko o tym, że boi się, że policja przeszuka jego dom i ktoś znajdzie arszenik. Mógł się on tam znajdować, bo jak powiedział, En mogła go tam umieścić lub mógł go zabrać z pracy. Poza tym obawiał się, że reputacja jego rodziny zostanie zniszczona. Obawiał się, że w wiadomościach pojawią się informacje dotyczące tego, że miał romans z N i przez to może zostanie zwolniony lub aresztowany. Iwet nie wiedziała wiele o zabójstwie, natomiast była w stanie dostarczyć kilka ważnych informacji. Powiedziała, że domyślała się, że jej mąż miał romans już wcześniej. Twierdziła, że Deril musiał kochać N, bo gdyby tak nie było, to nie wdałby się z nią w romans. Powiedziała też, że nie jest w stanie uwierzyć, że to jej mąż dodał arszeniku do piwa Erika. Ale gdy została zapytana o to, czy wprost spytała o to swojego męża, powiedziała, że nie. Nie zrobiła tego, bo bała się usłyszeć odpowiedź. Bliscy Derila byli przekonani, że mężczyzna nie byłby zdolny do zabójstwa, a przynajmniej nie zrobiłby tego dla swojej kochanki. Był kruchy emocjonalnie kiedy śledczy chcieli się z nim skontaktować, był załamany, nie potrafił poradzić sobie z tym, że ktoś uzna go za podejrzanego. Parę godzin przed śmiercią Iwet rozmawiała ze swoim mężem po raz ostatni. Powiedział wtedy, że nie da sobie rady, że się załamie, przytulił ją i później Iwet pojechała do pracy, zostawiając po drodze swoją córkę w żłobku. Rodzina Erika zmieniła podejście do N. Po otrzymaniu tych wszystkich informacji. Siostry twierdziły, że wcześniej, kiedy pytały N o jej kochanka, N mówiła, że to tylko współpracownik i że miał na jej punkcie obsesję. Twierdziła, że to on otruł Erika, ponieważ chciał z nią być i postrzegał go jako przeszkodę. Śledczy podejrzewali, że N zaczęła podawać swojemu mężowi arszenik jeszcze w lipcu. Podawała mu śladowe ilości, obserwując, w jaki sposób zareaguje jego organizm. Przez dłuższy czas nic się nie działo i Erik nie odczuwał żadnych skutków ubocznych. Co najwyżej czasem bolał go brzuch, ale nie było to na tyle poważne, aby musiał jechać do szpitala. Jej teściowie zaczęli się obawiać, że jeśli pozbyła się swojego męża, to może będzie chciała też pozbyć się swojej córki, więc zaczęli walczyć o to, aby sąd przyznał im prawa do opieki. Pomimo tego, że kobieta była pod stałą obserwacją, to mogła w każdej chwili otruć małą N. I podczas gdy dziadkowie Claire walczyli o prawa do opieki, N wyjechała do innego miasta zamieszkała w Wilmington w Karolinie Północnej. Nie poinformowała wcześniej o tym rodziców Erika, więc było to dla nich spore zaskoczenie, kiedy przyjechali, aby odwiedzić swoją wnuczkę i zobaczyli, że w tamtym domu już nikt nie mieszka. N stworzyła całkowicie nowe życie. Zaczęła spotykać się z Polem Kontsem, muzykiem mieszkającym w Wilmington. Zmieniła też pracę. Nie pracowała dłużej jako chemiczka, co widziała jako swoje powołanie, a pracowała jako projektantka wnętrz. Kontz ponoć o niczym nie wiedział. On i N dosyć szybko wzięli ślub, więc od tej pory N miała na nazwisko konts. Śledczy nadal mieli niewiele dowodów. Nikt nie przyznał się do winy, więc zaczęli współpracować z profilerem. Jego zdaniem N nie pasowała do ram czy jakiegoś takiego obrazu kobiety, która odbiera życie swojemu mężowi. Często porównywano ją do kameleona. Wśród bliskich wydawała się niegroźna. Nigdy nie wpadała w złość i nie była agresywna. Jej żal i nienawiść narastały powoli. Powoli aż wybuchały i wtedy N nie wpadała w szał, tylko wcielała w życie swoje plany. Wiedziała co powiedzieć i jak się zachować. Nawet jeśli ktoś uznałby jej zachowanie za teatralne, a ją samą za dobrą aktorkę, to pewnie większość osób nie podejrzewałaby ją o to, że mogłaby kogoś zabić. Wydawała się zupełnie niegroźna. W międzyczasie pojawił się kolejny fakt, ale dosyć nieznaczący w całym śledztwie. Okazało się, że N, kiedy spotykała się z Derylem, umawiała się też z innym mężczyzną, który na stałe mieszkał w Kalifornii. Nigdy nie podano jego danych, i też wiadomo, że miał alibi, więc nie mógł być związany z tą sprawą. Jak uważali śledczy, kluczem do tej sprawy mógł być nieżyjący już Deryl. Nie można było jednak zdobyć jego zeznań z oczywistych względów. Główny śledczy był przekonany, że kiedy mężczyzna rozmawiał ze swoim prawnikiem, to musiał mu coś powiedzieć. Może powiedział mu coś, co mogłoby pozwolić rozwiązać tę sprawę. Jednak przekonanie prawnika, aby zeznawał, nie było takie proste. Prawnika obowiązywała tajemnica zawodowa. Oznaczało to, że nie mógł powiedzieć, co przekazał mu Deril. Nawet jeśli było to coś, co go nie obciążało, po prostu ta zasada była święta. Prawnik oświadczył, że nie może rozmawiać z policją, póki Sąd nie zdecyduje inaczej. I w 2004 roku dzięki inicjatywie śledczych, sąd najwyższy Karoliny Północnej podjął decyzję, że prawnik musi ujawnić, co powiedział mu Deril. A to fragment jego zeznań. Cytat, powiedział mi, że pewnego dnia spotkał N na parkingu. N płakała. Przyznała, że kiedy Erik był w szpitalu, wstrzyknęła do jego kroplówki arszenik. Deril zapytał ją. Dlaczego to zrobiłaś? A ona odpowiedziała: nie wiem, dlaczego to zrobiłam. Śledczy i prokurator martwili się, że jeśli dojdzie do procesu, to te słowa mogą zostać odrzucone jako dowód w sprawie. Wynikało to z tego, że te słowa przekazał prawnik, prawnik, którego obowiązywała tajemnica zawodowa, i to, że sąd yy, nakazał mu powiedzieć, co Deril mu przekazał. Mogło nie mieć znaczenia, bo później, jeśli N zostałaby skazana, mogłaby się odwołać i mogłaby zostać uniewinniona. Było jeszcze jedno zmartwienie. Prokurator obawiał się, że jeśli dojdzie do procesu, to N przekonała we śledczych, że tego nie zrobiła. Potrafiła manipulować ludźmi, potrafiła wcielać się w różne postacie jak kameleon. I istniało ryzyko, że przedstawi samą siebie na procesie jako Załamaną wdowę, jako kobietę, która została wrobiona przez śledczych po to, aby skazać kogokolwiek. En została aresztowana i oskarżona o zabójstwo pierwszego stopnia, czyli zabójstwo planowane, i w tym czasie dziadkowie Kler przejęli nad nią opiekę. Przed wyznaczeniem daty procesu prokurator zaproponował ugodę. Miała otrzymać 25 lat więzienia za zabójstwo Erika za zabójstwo drugiego stopnia, czyli zabójstwo w afekcie, w zamian za przyznanie się. Dowody były na tyle niejasne, że można było je podważyć i istniała spora szansa, że M nie zostanie skazana, ale mimo wszystko kobieta przyznała się. Jej prawnicy przeczytali później oświadczenie, które brzmiało: "Przez resztę życia będę walczyć z tym, co się stało. Prosiłam Boga, aby mi wybaczył." N została skazana na 25 lat więzienia z możliwością przedłużenia tego wyroku do 31 lat. Po procesie ojciec Erika podczas konferencji powiedział: Ona chce przebaczenia, ale za co jest jej przykro? Za ostatnie lata jest jej przykro za to, że została złapana. Ponadto po ogłoszeniu wyroku sąd orzekł, że n nie może widywać się ze swoją córką Claire. Ze względu na to, że może stanowić dla niej zagrożenie. Od tej chwili dziewczynką opiekowała się siostra N. Siostra dzieliła opiekę z rodzicami Erika. N może wyjść na wolność w 2029 roku. Będzie miała wtedy 59 lat. I córka Claire jest już dorosła, ale nie ma żadnych informacji, czy utrzymuje kontakt ze swoją matką. To już wszystkie informacje, jakie udało mi się znaleźć na temat tej sprawy. Chociaż N została oficjalnie skazana, to jednak istnieją pewne teorie wątpliwości dotyczące tego, czy przypadkiem Deril również nie miał czegoś wspólnego z zabójstwem. Jeśli tak było, to pewnie już się tego nie dowiemy. Jestem ciekawa, jakie macie odczucia, jakie macie przemyślenia po przesłuchaniu tej sprawy. Wszystkim dziękuję za przesłuchanie do końca. Jeśli zostaliście, to zachęcam do zostawienia łapki w górę lub subskrypcji. Dzięki temu ten kanał się rozwija i będzie mi bardzo miło. Bardzo dziękuję za całe wsparcie. Czekam na dyskusję w komentarzach. Jak zawsze, pozdrawiam i słyszymy się przy okazji kolejnego podcastu. Trzymajcie się!